Ogień w głowie. No. To jest też tytuł fajnej sztuki brutalistów, ale też ty sam siebie tak definiujesz. Czy to jest jakiś rodzaj choroby psychicznej? Nie wiem, to jest... Co to jest? To jest taki etap rozwoju. No, na początku jest ogień w głowie i później następuje jakiś spokój, nie? Chcesz coś odnaleźć, chcesz czegoś dotknąć, chcesz dostać się do jakiejś przestrzeni, do jakiegoś wtajemniczenia i w końcu przez ten ogień, bez ognia w głowie nie da się nic osiągnąć, no. Ale nie odnosisz wrażenia, bo mnie się też wydaje, że ja mam ogień w głowie, ale to jest potem... Na pewno masz, bo gdybyś nie miał ognia w głowie, to byś tu nie siedział na tej kanapie, nie miałbyś tylu sukcesów, nie miałbyś, wiesz, tego wszystkiego... Wiesz, no nie doszedłbyś aż do tej kanapy. Nie, no wiesz. Nie, trochę... do tej kanapy to ja dochodzę spokojnie, wiesz. No. Nie, ale trochę w życiu, wiesz, zrobiłeś rzeczy, no i wiesz. Dzięki. Przypuszczam, że ja tak jestem naprawdę... też muzykiem, nie wiem, czy wiesz. No, widziałem tam zdjęcie z gitarą. Nie, i wiesz, i ten czas... Mam też zdjęcie z czołgiem. A to nie znaczy, nie, że... Nie, no Kuba, no nie oszukujmy się, no niewiele osób jest w stanie jakby zrozumieć też twoje problemy, no bo one nie są takie łatwe do zrozumienia, nie? Ty nawet nie wiesz, jak ja mam problemy. Co 3-4 dni muszę sobie depiłować nogi, bo mi rosną włosy. Zobacz. A w tym miejscu to... Tak, tylko w tym, tak, tak. No bo tutaj z tyłu to nie widać. Nie widać, no.